Co jest bardzo ważne przy korekcji stawu wzroczności, jest nawilżanie rogówki. Robimy to za pomocą kropli, ale tak samo możemy używać techniki masażu dolnej i górnej powieki, dokładnie brzegów powiek. Tutaj znajdują się tak zwane gruczoły Meiboma, gdzie produkowana jest część tłusta filmu łzowego i ta, masując powiekę, część tłustą wyciskamy i przez to mamy naturalne, lepszy, można powiedzieć, smarowanie na powierzchni rogówki, co też zmniejsza objawy suchego oka. Dlatego bardzo proszę, niech Państwo masują brzegi powieki, aby uzyskać też jak najlepszy wynik po takim zabiegu.